W dzisiejszym odcinku przygotowałem dla Was zestawienie najciekawszych premier filmowych w lutym. Zapraszam! Hey you, what is this? Advertising, I guess. Advertising what? Something obscure? I'll say. I don't think those billboards is very fair. The time it took you to get out here, some other poor girl's probably out there being butchered right now. We've had complaints about those billboards. From who? The lady with a funny eye and a fat dentist. Jesus Christ. Trzy billboardy za Ebbing, Missouri. Historia skupi się na małym miasteczku na amerykańskiej prowincji, gdzie kilka miesięcy temu doszło do morderstwa. Jednak mimo tak długiego czasu policja wciąż nie wpadła na ślady sprawcy. W tym też momencie matka ofiary decyduje się na odważne posunięcie i wynajmuje trzy tytułowe billboardy na drodze prowadzącej do miasteczka. Następnie umieszcza na nich prowokacyjny przekaz skierowany prosto do szefa policji, w którego wcielił się Woody Harrelson. Cała sprawa nabiera tempa, kiedy do sporu wkracza niezrównoważony zastępca szeryfa, któremu zarzuca się zamiłowanie do przemocy. I w tym też momencie względnie mały spór przeradza się w otwartą wojnę. Póki co film zbiera masę pozytywnych opinii i recenzji, także zapowiada się naprawdę dobre i klimatyczne widowisko. O tym przekonamy się sami już 2 lutego, kiedy to trzy billboardy trafią do polskich kin. The town is dead set against these billboards. Took a poll, did you, father? Go, girl. Looks like we got a war on our hands. You take me down and arrest me. I got nothing to arrest you for. Not yet, you ain't. You know who threw that can? What can? How about you, sweetheart? Ain't life crazy? This anger, man, just begets greater anger. This time, the chick ain't losing. Ready, and action! What line? What is line? I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. Okay. Action! What is line? The Disaster Artist. Film skupia się na prawdziwej, tragikomicznej historii początkującego twórcy filmowego Tomiego Wiseau. Artysty, który realizował swoje plany na swój własny, unikalny sposób. Film oparty jest na bestsellerze Grega Sestero, który opisuje proces powstania filmu The Room, który natomiast cieszy się mianem najgorszego filmu na świecie. Ta niesamowita historia pokazuje, że legendą można zostać z różnych, nawet tych najbardziej nieoczekiwanych powodów. W Tomiego Wiseau wcieli się tutaj James Franco i co ciekawe jest on też reżyserem całości. I musicie przyznać, że już po samym trailerze widać, że postarał się odwzorować postać Tomiego najlepiej jak potrafi. Film trafi do polskich kin już 9 lutego. Action! I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. Yes! I have seen gods fly. I've seen men build weapons that I couldn't even imagine. Uh-huh. I've seen aliens drop from the sky. Yeah. But I have never seen anything like this. How much more are you hiding? I w końcu w lutym pojawi się pierwszy film, który rozpocznie serię produkcji Marvela w 2018 roku. A mowa tutaj oczywiście o solowym filmie z Czarną Panterą. Akcja skupi się na odosobnionym i jednocześnie rozwiniętym technologicznie państwie Wakanda. Główny bohater na krótko po powrocie dowiaduje się o wyzwaniu, które rzuciła mu konkurencyjna frakcja chcąca przejąć władzę. W tym też momencie Czarna Pantera musi sprzymierzyć się z agentem CIA, w którego wcielił się Martin Freeman. Razem będą starać się ochronić kraj przed ściągnięciem w ogromny światowy konflikt. Całą superbohaterską historię zobaczymy już 14 lutego w polskich kinach. We own ya, we only getting started now, cause we own ya.
yeah. You gotta think they know me now, cause we own ya. You and I my homie, yeah, cause we own ya. I waited my entire life for this. The world's gonna start over. I'ma burn it all. What happens now determines what happens to the rest of the world. If I told you about her, the princess without voice, what would I say? The Shape of Water. Akcja filmu rozgrywa się około roku 1962 w Stanach Zjednoczonych. Główna bohaterka wiedzie dość monotonne, samotne życie, a całymi nocami pracuje w pilnie strzeżonym tajnym laboratorium rządowym. Jej życie zmienia się w momencie, kiedy wraz z koleżanką z pracy odkrywa w laboratorium otoczony ścisłą tajemnicą eksperyment, który może zmienić przyszłe losy świata. Za film odpowiedzialny jest Guillermo del Toro, znany m.in. z Hellboya, Hobbita czy chociażby Labiryntu Fauna. Także myślę, że możemy być spokojni, jeżeli chodzi o jakość i wykonanie tej najnowszej produkcji. Jednak o tym przekonamy się dopiero 16 lutego, kiedy to film trafi do polskich kin. Get him out. What are you talking about? No. We need to take it apart, learn how it works. I don't want an intricate, beautiful thing destroyed. We can do nothing. I'm sorry. Don't do this, Eliza. What is she saying? Don't do this. Oh, God, it's not even human. Do you have the papers? Not yet. This is a devastating security breach that was leaked out of the Pentagon. The most highly classified documents of the war. The Times has 7,000 pages detailing how the White House has been lying about the Vietnam War for 30 years. The way they lied, those days have to be over. The Post. Film skupi się na historii dwóch wydawców dziennika The Washington Post. Stają oni na czele starcia amerykańskiej prasy z najwyższymi władzami, walcząc o prawo do ujawnienia szokujących tajemnic, które to przez aż 4 dekady były ukrywane przez władze USA. W rolach głównych wystąpi Tom Hanks, Meryl Streep oraz Bob Odenkirk, którego możecie znać z serialu Breaking Bad czy nowszego Better Call Saul. Z taką obsadą oraz Stevenem Spielbergiem na miejscu reżysera myślę, że możemy liczyć na kolejną, udaną produkcję. A zobaczymy ją już 16 lutego w polskich kinach. To make this decision, to risk her fortune and the company that's been her entire life, well, I think that's brave. If the government wins, the Washington Post will cease to exist. If we don't hold them accountable, who will? We can't hold them accountable if we don't have a newspaper. Nixon will muster the full power of the presidency, and if there's a way to destroy you, by God, he'll find it. I'm asking your advice, Bob, not your permission. She can't do this. The legacy of the company is at stake. What will happen if we don't publish? We will lose. The country will lose. What are you going to do, Mrs. Graham? Tony sisirin ya, Bu. Rambut Ibu kenapa? I na koniec nie mogło zabraknąć horroru i tym razem jest to film grozy prosto z Indonezji. Aby opłacić leczenie matki, rodzina jest zmuszona do sprzedania domu i zamieszkania u babci. Niedługo po tym chora kobieta umiera, a ojciec podejmuje się pracy, pozostawiając dzieci same w domu. W tym też momencie dom zaczyna nawiedzać upiorna zjawa, łudząco przypominająca niedawno zmarłą kobietę. Dodatkowo wychodzi na jaw ukrywany przez lata fakt o zawartym w przeszłości mrocznym pakcie, którego konsekwencje odczują obecni domownicy. Trzeba przyznać, że mimo tego, że temat filmu jest już dobrze wszystkim znany i widzieliśmy go już dużo razy, to trailer wygląda naprawdę ciekawie i przerażająco. O tym, jak poradzili sobie indonezyjscy twórcy, przekonamy się już 16 lutego w polskich kinach. Kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
I w dzisiejszym odcinku to już wszystko. Oczywiście standardowo przypominam wam, że wszystkie przedstawione dzisiaj premiery będą dostępne w sieci kin Multikino. Pamiętajcie o zostawieniu oceny i komentarza pod filmem. Napiszcie też koniecznie, na który z wymienionych filmów czekacie najbardziej i na który z nich wybieracie się do kina. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia już niedługo w kolejnych odcinkach. Prawdopodobnie.